Stenozy się robią od tego właśnie, że mamy aparat mięśniowy jest osłabiony i wtedy wszystkie struktury stawowe muszą przejąć siłę. Zaczynają się robić stany zapalne i ta kość się buduje. Wtedy się bardziej uzbraja kręgosłup, ale przez to zabudowuje nam się światło kanału. I mamy zwężenie kanału i problem związany ze stenozą kręgosłupa, tak? Tu mamy bardzo duże powiększenie i prawdopodobieństwo tego, że tutaj mamy mięśnie, za niedługo będziemy mieć więzadło żółte, a pod spodem możemy mieć już struktury nerwowe. To są bardzo niewielkie dystanse i ta elektroda pozwala nam koagulować bezpiecznie, ponieważ ma bardzo płytką penetrację. Czyli to, co koagulujemy, to my to tak naprawdę tylko widzimy, nie koagulujemy w głąb. Tak naprawdę w fazach takiego szkolenia uczenia się endoskopii nie ma tutaj presji na to, żeby tę endoskopię zakończyć. Jeśli zabieg trwa 2-3 godziny, jest presja czasu na bloku operacyjnym i tak dalej, nie stanowi to problemu, żeby zrobić konwersję jakby. To jest tak zwany system otwarty, a jego otwartość polega na tym, że płaszcz i optyka są różnych kształtów. Płaszcz jest okrągły, a optyka jest owalna. Jak wsadzacie sobie płaszcz w optykę, to wam bokami tutaj odpływa sól i nie dochodzi do żadnego nadciśnienia w polu operacyjnym. To jest bardzo ważne. W tym przypadku mój tata jest jakieś 12 godzin po zabiegu, miał stenozę, torbiel synowialną i ogromną przepuklinę na poziomie 4-5. Tak wygląda po tego typu operacji. Endoskopia jest, ona wchodzi, ona będzie. Tak jakby jest to przyszłość. Systemy, które no myślę, że za kilka lat będą już standardem jakby w polskich szpitalach.